Misja ratunkowa Yakumo Kurame to filerowy ark, który praktycznie w całości będzie skupiał się na dość słabo eksplorowanym stylu walki w pierwszej serii, a mianowicie genjutsu. Być może będzie to coś, co zadziała pozytywnie, a być może nie. Nie dowiemy się, póki nie obejrzymy. Z plusów to fajnie na początku zachowywał się ten Anbu, tajemniczy, taki chłodny, zupełnie jakby w tym świecie coś znaczyli. Dobre też były te rozterki Kurenai, że jest słabym nauczycielem. Z kolei Gai jej tłumaczy, że ich rolą jest nakierowywanie uczniów i wiara w nich, a resztę muszą zrobić sami. Podobał mi się też ten obraz, to naprawdę ładny obraz. Z minusów to ten odcinek zaczął się poważnie, a czasem w nim śmieszkowali. Na przykład paliła się siedziba Hokage, a dwóch Joninów oblewa dla heheszek Tsunade. I to wszystko tak dość szybko po sobie. Słabo, bo ark wydaje się poważny. No i minusem jest powolność tego odcinka, dopiero pod koniec coś się dzieje. Niewiadomych tutaj nie uświadczyłem, a odcinek oceniłem na 5. Dobrą rzeczą w tych filerach jest to, że Sakura zyskuje dużo bardziej niż w odcinkach opartych na mandze, gdzie nie było prawie nic dotyczącego jej treningu z Tsunade, a tutaj widać, że ciągle się gdzieś obok niej kręci. I jak głupich min tutaj było sporo, co jest minusem, tak ten ptak, co się zwalił Sakurze na pysk, mnie rozwalił, to jest akurat giga plus. Fajnie też Kurenai pokonała leszcza w genjutsu. Ogólnie rzecz biorąc, to ten cały ark opiera się na tym stylu walki, więc jest trochę dziwny, nietypowy, ale jest okej. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 6. Git Kurenai ciągle gasi oponentów, udając, że wpada w genjutsu, a tak naprawdę sama ich łapie w swoje. Shino też jak zwykle OP, jak totalny badass zaszedł przeciwnika od tyłu i powiedział mu, że genjutsu nie działa na robaki, a potem go oblazły. Kurenai ponownie wydostała się z genjutsu, raniąc siebie, no i to jest dobre, widać jakieś poświęcenie. Z kolei znowu Shino od razu zauważył, że jego mistrzyni kłamie, bo ta przestała się trząść i co ciekawe, widać było od razu, że Aburame to zauważył jeszcze zanim to wytłumaczył. Podoba mi się strasznie jego postać. Ogólnie to imba jest w tym odcinku. Yakume uważa, że trzeci Hokage i Kurenai zabili jej rodziców, a jej moc zapieczętowali, tak jakby to była dyskryminacja, ale my ciągle czegoś nie wiemy. Minusów nie znalazłem, niewiadomych również, a odcinek oceniłem na 7. W tym odcinku Shino i dziadek tłumaczą, jak działa genjutsu, a także ten Unkai mówi, że jej techniki są zbyt OP, dlatego że mimo, że jest to tylko iluzja, to mózg zadaje fizyczne obrażenia, a ona traci zmysły i to jest powód, dlaczego trzeci i Kurenai postanowili zapieczętować jej zdolności. Ogólnie naprawdę to genjutsu wygląda na zbyt mocne, jako że może ona sobie zaplanować wszystko dużo szybciej, a później tylko wykonywać obraz po obrazie. Minusów nie znalazłem, niewiadomych także odcinek oceniłem na 5,5. Dobry pomysł tutaj Naruto miał, żeby zranić samego siebie za pomocą klonów, a później wrzucić się w palące drzwi, bo przedtem coś podobnego zadziałało. Spoko opcja. Dziwna strasznie była scena, w której obraz miał rękę i trzymał Yakumo, a jeszcze bardziej creepy było, jak zaczął on gadać i to takim demonicznym głosem. Podobał mi się efekt rozproszenia demona. Najpierw mu śmiesznie głową rosła, a później się rozbiło wszystko jak robaki Shino. No i fajnie Naruto wyciągnął z tego jakieś przemyślenia i choć nie powiedział tego wprost, to było czuć, że on też chce przezwyciężyć żyjącą w nim bestię. Z minusów to ten stwór wygląda źle. Ja wiem, że się czepiam prawie wszystkich potworopodobnych istot w tym anime i mam świadomość, że w mitologii japońskiej takie coś istniało, ale Japończykiem nie jestem, mitologia mnie nie interesuje, po prostu mi się nie podobają takie stworki w tym uniwersum. Z rzeczy niewiadomych to, że wszyscy mówią, jaka to Kurenai jest OP w genjutsu, ale niestety tak naprawdę poza kanoniczną krótką walką z Itachim i niekanonicznym tym arkiem, ona nie będzie już chyba nigdy walczyć. A szkoda, bo jej już z wyglądu wyróżnia się pozytywnie, to jeszcze mogłaby coś zaprezentować technikami. Odcinek oceniłem na 6. Ocena tego arku w zaokrągleniu to 6.
pozytywnych rzeczy można z pewnością wymienić to, że to genjutsu było dość mocno poruszane w porównaniu do całej serii i dało nowe światło na ten styl walki, ale tak naprawdę co z tego, jeśli to filler, więc nie wiadomo, co faktycznie ma znaczenie, a co nie. Wszystko tu też było bardzo dziwne, tak pozytywnie, no bo jednak opierało się to na manipulacji zmysłami ofiar. Niestety chyba to nie wystarczy i mam wrażenie, że właśnie przez to genjutsu pomimo potęgi nie jest tak używane, bo po prostu nie jest to łatwe, by przedstawić to w ciekawy sposób. Tym bardziej jeśli Ark w pełni opierał się na genjutsu, a więc to nie my byliśmy oszukiwani, a nasi protagoniści, jako że my jako oglądający mamy więcej informacji i wiemy, że to wszystko jest iluzja. A jeśli ty chcesz mieć oczy otwarte na rzeczywistość zamiast ciągle żyć w iluzji, to musisz zasubskrybować ten kanał. To wymagane.